Witam bardzo serdecznie w grze Alien na Atari XLXE. Tutaj poniżej mamy taką informację. Jeśli wcisnę I, to będę miał niewidocznego obcego. Jeśli V, to będzie widoczny, więc wolę V wybrać, bo niewidoczny już grałem, to po prostu go nie widać i nie da się nic zestrzelić. No i mamy tutaj takie właśnie UFO. W momencie, kiedy wypuszcza takie bomby, to nie możemy strzelać, tak jak widzimy. I to UFO cały czas obniża swój pułap, więc no trzeba go zestrzelić. Możemy oczywiście pociskiem sterować, jeśli na statek będziemy przesuwać w odpowiednie miejsce. Im wyżej zniszczymy to UFO, tym oczywiście więcej punktów dostaniemy. No jak na razie jedzie mi całkiem nieźle, no tym bardziej, że już trochę w to grałem, to mam już nieco wprawy. Wiem mniej więcej, jak to już lata, chociaż to nie znaczy, że zawsze go trafię, ale generalnie da się to ogarnąć. To jest jedna z wielu gier tego typu podobnych, gdzie po prostu gra jest skazana generalnie na porażkę tak czy siak. Dlaczego? Za chwilę się o tym przekonamy. No i oczywiście nas zestrzelił. Jak nas zestrzeli, bo tu mamy tylko jedno życie, to zaczyna się wszystko od początku. Oczywiście mamy zachowany high score, czyli ilość punktów, które udało nam się zdobyć, i możemy ten wynik próbować pobić. Ok, czy mi się uda pobić ten wynik? Nie wiem, ale spróbować warto. Też jak laser leci, to nie możemy wtedy wystrzelić pocisku. Jak widać, wcale nie jest tak łatwo go trafić, tego obcego, ale od czasu do czasu go tam rąbnę. Okej, okay, no takie lata zielone, można powiedzieć, serduszko, nie? Trochę takie dziwne, nie? Serduszko, które się kojarzy z czymś przyjemnym, miłym, no to tu jest akurat ukazane jako coś wrogiego. No, jak widać, niełatwo jest to zestrzelić. I to UFO cały czas się obniża. Aż wreszcie nie można strzelać po prostu w nieskończoność. Więc dobra, teraz go trochę, myślę, że potłukę. Ok, 114. No i to jest koniec gry. UFO ląduje i jest koniec gry. I od nowa zaczynamy. Dlatego mówiłem, że jest to gra skazana na porażkę. Jakkolwiek by nie było, z tego względu, że po prostu zawsze musi się skończyć game overem. Bo wcześniej czy później to UFO po prostu zląduje. Jedyna rzecz, którą tutaj możemy kontrolować, to ilość punktów, którą zdobędziemy, i właściwie to jest gra taka trochę na punkty. Właściwie nie trochę, tylko na punkty, aby pobijać high score, trafiając właśnie w ten spodek sercopodobny. Ok, no czasem się tak uda. Może się uda mi tutaj pobić ten. No niedużo mam do pobicia. Ale jak widać, wcale tak łatwo nie jest, nawet jak już jest to dość blisko. Ok, dobra, już pobiłem rekord, który ustanowiłem wcześniej. Już teraz widać, że się zapisuje do high score, ale mi kurczę. No kurczę. Aż mnie wreszcie załatwił. No i od nowa. Oj. Na tym polega ta cała gra, więc myślę, że nie ma co tutaj specjalnie się już więcej rozwodzić na temat tej produkcji. Bardzo słabiutka produkcja, ale można trochę zręczność i, że tak powiem, spostrzegawczość, oko, pocisk sobie wyrabiać. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari.